Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Karol Kutyła po efektownym zwycięstwie na punkty. No właśnie, na punkty, a zapowiadałeś mi, że wygrasz przed czasem high kickiem. Było ciężko skończyć Artura? Kurczę, ten chłopak to nie wiem, z czego jest tytanu, kurczę. Wiem, że mam prawą, dobrą rękę, ale nie mogłem się go posłać na deski. No. Raz go posłałem, ale myślałem, że już koniec, a to Artur wstaje. Naprawdę szacunek dla niego, jest bardzo twardym chłopakiem. No właśnie pytam ciebie o to, czy ciężko było go skończyć, ale w pierwszej rundzie... Ciężko. To duszenie za plecy, które założył, czy było blisko, powiedz mi, bo to wyglądało na zapięte tak. Już konkretnie. Było bardzo blisko, zapiął, no bardzo dobrze to zapiął, nie powiem, no gdybym nie przerobił tego w tym tygodniu, to pewnie bym odpłynął tam dobrze, no. Zrobiłem jakąś lukę i jakimś cudem przetrwałem, jak jeszcze był gong, że 10 sekund, to mówię, nie, no to już jest moje i trochę tak pewność siebie mi poszła do góry, a on trochę poluzował ten uchwyt, bo już wiedział, że nie skończy mi. A ty w tym klinczu czułeś jego przewagę siłową, bo się tak wydawało, że jednak jest silniejszy od ciebie? Wiecie co, no ja walczyłem z połamanymi żebrami, co najlepsze. Cały obóz zrobiłem z połamanymi żebrami. Chłopaki mnie teraz oszczędzali. No dopiero od 2 tygodni trochę mi zelżyło, bo tak to normalnie tu widzicie, żebro mi wystaje, przeskakuje non stop i szczelił mnie i znowu mnie przytkało. Mówię, kurde, co się dzieje, no. Ale no, wiedziałem, że to jest mój czas i muszę iść, kurde, jak najszybciej trzaskać te walki i jak najczęściej się bić, no. Ty cię jest tak solidnym grapplerem mocno podbudowuje, no bo było wiadomo, gdzie będziesz szukał swoich szans. Ty z tej szansy nie dałeś mu skorzystać i poszedłeś w twoją grę i wyszło to bardzo dobrze. Szczerze, no jak się na początku dowiedzieliśmy z trenerem, że będę się z nim bił i żebra nie strzeliły jeszcze, to chciałem pokazać, że mam naprawdę ten dobry parter, bo ja naprawdę dobry mam parter. Nigdy go nie pokazywałem, bo zawsze domena stójka. Chciałem trochę tam się z nim pohulać, no ale dzisiaj nie mogłem, naprawdę. Te żebra mi tak przeskazały, że on po prostu jak spinał gardę, to mnie tak... No czułem, że tam jest taki ucisk, że nie mogłem łapać tlenu, tak? I musiałem znowu swojej... Walka na pełnym dystansie to zawsze bardzo duża lekcja dla takiego młodego zawodnika jak ty. Powiedz, jaka główna lekcja płynie dzisiaj tak na gorąco z tej walki? Co możesz tak teraz powiedzieć, jakie wnioski na przyszłość? No, więcej prowokacji muszę, za mało tam wyciągałem podwójny lewy, bardziej się nastawiałem na ten prawy i było często, że tylko prawym atakowałem, tak? No trochę zabrakło chłodnej głowy, nie wiem, no. Wspomniałeś o tych żebrach, które ci strzeliły. No. Kiedy te żebra tak naprawdę strzeliły, powiedz, jak to się stało i czy to przez długi czas utrudniało ci to wszystko, co tutaj się wydarzyło przed tą galą? Dowiedziałem się o walce jakieś 2,5 miesiąca temu, strzeliły po 3 tygodniach, jak się dowiedziałem i cały obóz 2 miesiące praktycznie z połamanymi żebrami. No i mam na to papier, jakby ktoś nie wierzył, tak? Ale no, kurczę, naprawdę, kurde, zależy mi strasznie, żeby coś powoli, kurczę, w końcu zarabiać z tego, tak? Nie było takiego pomysłu, żeby się wycofać? Ani przez chwilę? Był. Na samym początku od razu chciałem odwołać walkę, ale Mateusz był. Powiedział do mnie, ja walczę... Powiedział czy zagroził? Nie, powiedział. Co ty? Nie powiem co, powiedział dokładnie, ale no mówi, że on walczył też z połamanymi żebrami. No i Damian Zuba tak samo z pękniętymi walczył na 17. Mówię, no nie, no ja będę słabszy od nich. Mówię, no kurczę. Starszej ekipy się posłuchałem, tak? W klubie macie bardzo mocną ekipę, też bardzo dobrze się trzymasz z Patrykiem Kaczmarczykiem. Tak. Powiedz nam, jakie są twoje takie tutaj najbliższe cele? Czy ty w tym Babilonie chcesz sięgać po trofeum i iść gdzieś dalej, czy na razie na spokojnie trenujesz i bierzesz to, co po prostu los daje? Powiem tak, no jakbym miał możliwości, ja zapierdzielam cały tydzień na budowie. Robię raz trening dziennie. Jakbym miał możliwości, to czemu nie? No, chciałbym dożyć opas, tak? No, na razie nie mam takich możliwości, no. Wiecie, regeneracja, wszystko. Ale chcę iść coraz wyżej. Może w pewnym momencie stanę i tyle. Ale mówisz o walce o pas, to co chciałbyś z Danielem Rutkowskim już się zmierzyć? Nie, może nie tak od razu, no ale każdy chce mieć ten pas, tak? No. Nie mówię z kim, ale chciałbym mieć. O. A jak typujesz walkę Gutowski kontra Śmiałowski? Ciężko mi powiedzieć, kurczę, bo
jeden, drugi dobrą stójkę, lecz mi się wydaje, że chyba Śmiowski będzie obalał i mi się wydaje, że tam zagrozi Krzyśkowi. Pozwól na momencie, jeszcze wrócę do twojej walki. Tak podsumowując, te pęknięte żebra, które strzeliły, troszkę śladów też tej walki widać gdzieś tam na głowie. To chyba satysfakcja jest taka dodatkowa, że pełen dystans, że się udało wytrzymać, udało się wygrać, to też daje chyba takie poczucie no, dodatkowego i motywacji, tej satysfakcji ogromnej. No tak, no bardzo. Moi bliscy mnie motywują. Widzicie, jaką ekipę mamy w Radomiu. Kurczę, chłopaki takie emocje nieśli mi za klatki, że naprawdę mi motywowało, tak mnie to budowało, że wiedziałem, że muszę to zrobić. No. Co by się nie działo, to wiedziałem, że dzisiaj wygram. To co teraz? Trochę przerwy, chwila jakiegoś odsapnięcia. Jak to teraz wygląda? No i kiedy ewentualnie chciałbyś wrócić do klatki? Szczerze to jak szybko żebra się zaleczą, to 2-3 miesiące mogę wracać. No. Żaden problem, mi się wydaje. To co? No to za 2-3 miesiące znów się widzimy w akcji. Mam nadzieję, że mi dadzą możliwość i będę mógł znów zawalczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.